Jesteśmy na terenie lotniska w Radomiu imienia bohaterów radomskiego czerwca 76. Szanowni Państwo, dziś nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminala. Jesteśmy tutaj na budowie. Piękny obiekt rośnie jak na drożdżach i pomimo zmiany prezesa inwestycja trwa i jest wykonywana w terminie. Dzisiaj też nastąpiło podpisanie kolejnej umowy na budowę dróg dojazdowych. I szanowni Państwo, mimo pewnych niepokojów związanych ze zmianą prezesa, prezes i minister Horała dzisiaj zapewnili, że ta inwestycja jest priorytetowa, będzie kontynuowana i niedługo mieszkańcy Radomia, całej ziemi radomskiej, Mazowsza, Warszawy będą mogli korzystać z niskokosztowego, ale najnowocześniejszego lotniska w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi, panu prezesowi. Gratuluję firmie Mirbud, która tą inwestycją zarządza. Wszystko idzie w dobrym kierunku, pomimo trudności, jakie przeżywa nasz kraj. Inwestycje infrastrukturalne nie tylko nie zostały zatrzymane, ale są kontynuowane i w dobrym tempie wykonywane. To jest też podstawą rozwoju naszego kraju, a dla naszego terenu jest to niezwykle ważne, dlatego że ta inwestycja będzie tworzyć nowe, dobrze płatne miejsca pracy, na co Radom oczekuje i czego Radom jest naprawdę godzien, bo Radom wpisuje się wspaniale w historię rozwoju Polski, walki o niepodległość, a jednocześnie jest miastem, w którym jest duże bezrobocie, więc ta inwestycja jest ze wszechmiar i potrzebna i jest swego rodzaju docenieniem dorobku mieszkańców tej ziemi w odbudowie niepodległości Polski.